Halo, cześć, to ja, wasz kasztan. Moi drodzy, witajcie po jeny, po bardzo długiej przerwie. Zapomniałem, jak się nagrywa. Oczywiście żartuję. A dzisiejszy odcinek będzie, no, bardzo świąteczny, bardzo pozytywny, bo jednak są jeszcze osoby, co o mnie nie zapomniały. No i przy okazji chciałem wam życzyć wszystkiego, co najlepsze na święta. Dużo zdrówka przede wszystkim. Życzę wam, moi drodzy, żebyście się realizowali, spełniali, żeby nie brakowało wam najbliższych osób. No i życzę wam jak najlepiej, a ci, co do mnie wrócili, wielkie, wielkie dzięki i bardzo mi miło, że mogę dzisiaj też nagrać jakiś odcinek. No mówię, akurat dzisiaj świąteczny czas, no to też człowiek troszeczkę wrzuca na luz. No, moi drodzy, także teraz wam się pochwalę, co, jak i od kogo. Tutaj to, co widzicie, to jest, moi drodzy, piękna paczucha od naszego mistrza zdrapkowego, który cały czas nie odpuszcza i drapie, czyli nasz make-upowski Michałek. Dzięki wielkie, bracie. Ale, moi drodzy, jeszcze dostałem w kopercie od Beatki z Anglii, tak jak widzicie, piękną karteczkę, a także zdrapeczkę. Także, Beatko, kochana, wielkie dzięki. Na pewno sobie dzisiaj zdrapiemy. No i co? No i lecimy z otwieraniem tej, kurczę, paczuchy. Ja już, no, wiem, co tam się skrywa, także zacznijmy od tego, co miłe i słodkie. Jajeczka! A wy jak tam, jajca poświęciliście? O jeny. Także bardzo proszę, od Michałka takie jajcoki. Nigdy nie jadłem, także posmakujemy. Dzięki, brachu. Troszeczkę widzę, że z tą ostrością coś będę musiał ceregiele robić, ale trudno. Czekoladka, czekajcie. Zaraz tu ustawimy. O. Czekoladka ze słonymi precelkami. Bardzo fajna w ogóle. Bardzo, bardzo lubię tą firmę. Niemiecka, jak się nie mylę. I bardzo dobre czekolady. Miód, sól i migdały. Kolejna z firmy Szetał. Chyba tak się mówi. Moi drodzy, zobaczcie, co my tutaj mamy. Karteczkę od Michałka. Karteczka od Michałka, wesołych świąt, smacznego jajka, wesołego dyngusa i wiosennego nastroju. No, panuje taki nastrój. Dzisiaj mamy, no, dosyć ładną pogodę w tą niedzielę. Zobaczcie, moi drodzy, jeszcze życzenie od Michała. Najserdeczniejsze wiosenne życzenia świąteczne, pięknego słońca, smacznego jajca w radosny wielkanocny poranek. Słodkich mazurków na stole, rodzinnej atmosfery i mokrego dyngusa. No, ja w poniedziałek jadę, będzie mi się lać wodą. Oczywiście śmieję się. Życzy Michał make-upowski, także dzięki, Michałku, naprawdę bardzo miłe i kurde. Miło się na serduchu robi, jak ktoś nie zapomina o kimś. Super miło. Oczywiście też dziękuję za życzenia, które tam żeście pisali. Bardzo mi miło. Jak widzicie, no, jajca mam se pomalować. Śmieszne takie. Moi drodzy, co tu jeszcze Michałek nam zapodał? O, jakieś takie... czekoladki to są chyba. No, czekoladki. Także jeszcze mamy czekoladki od Michała. No, także jak widzicie, no, naprawdę masa rzeczy. Masa rzeczy. Michałek to jest normalnie gość i jeszcze do tego pełny portfel. Także Michałek, na pewno jak będzie pełny portfel, to ja się z tobą, bracie, podzielę. Także zobaczcie, teraz tak na szybko to umieszczam na ekranie, bo trzeba miniaturkę zrobić przecież. Dobra, kochani, bardzo proszę. Dzięki, Michał. Serducha śle. I dzięki, Beatko, też, żeś pamiętała. Super. Dobra, moi drodzy. Także proszę bardzo. Ja już sobie to oddelegowuję. No i co? Będziemy sobie drapać pełny portfel. Ohohohoho. Człowiek zapomniał, jak się drapie przez tyle czasu. Zaraz się po głowie będę drapał. O co tu chodzi? Nie, no ty żartuję. Jak się już tyle drapało, to rana w mózgu dozgonna. Dawajcie znać, jak tam u was, co tam u was słychać w ogóle, jakieś zmiany zaszły czy coś. Zostawcie komentarze, będę starał się czytać na bieżąco. 24, 5, 7 i 10, także szukamy takich wygrywających liczb. I mamy tak, 20,
33, 34 oraz 16. No nie widzę, żeby było. Dalej mamy 6, czyli pomiędzy, 8, oboczek, 19 i 4, znowu obok, 31. No my niestety 30 żadnej nie mamy w wygrywających liczbach, także dupa. Dupa królicza. 11, 23 też obok, 13 nie ma i moi drodzy, jedyneczka, jedyneczka. Dalej 25, 9, 27 i moi drodzy, 3. Idziemy dalej, para pierwsza. Tu musimy mieć oczywiście dwa takie same symbole. Klucz, moneta, pierścionek, koniczynka. Dalej mamy sztabkę i klucz. No to dalej. Dalej są banknoty i sztabka, sztabka, diamencik, diamencik i klucz. I moi drodzy, ostatnia gra w grze drugiej. Niestety, ale jak widzicie, banknoty, diamenty. No dobra, no to zostaje nam już... Przepraszam, to była jaka gra? A dobrze, gra druga. Kurde, już mi się pokiełbasiło. Moi drodzy, no i ostatnia gra, trzecia. Tu musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Wtedy wygrywamy tą kwotę. Dwa melony. No moi drodzy, 50 tysięcy po raz drugi, Michał. Ty jedziesz ze mną to odbierać, nie? Patrzcie, 5 tysięcy, kurde, jakby tak było, szok. Toś to siwy dym. Dwa razy stówka już jest. 5 tysięcy po raz drugi. 2 miliony po raz drugi. 30 zł i 500 zł. No wychodzi na to, chyba że nie ma nic, ale przyjemność zdrapania była naprawdę niesamowita. Także Michał, wielkie, wielkie dzięki raz jeszcze dla Ciebie, brachu. No ale teraz zdrapiemy sobie jeszcze tą angielską zdrapeczkę od Beatki. Także drapiemy, drapiemy. No i co, o co tu chodzi? Main game. Ty. Czyli dwa takie same symbole. I tu tak samo dwa takie same symbole i wtedy wygrywamy. Dobra, drapiemy. Zaraz obadamy, o co tu chodzi. A, no to wszystko jasne. Diament i safe. Chmurka i jakiś gold bar, czyli sztabka złota. Sztabka złota i garnek. Klucz, diamencik. No dosyć chyba takie same albo podobne są te symbole, co w naszych polskich zdrapeczkach. No ale mimo wszystko fajnie podrapać coś, co jest nie nasze. Tak, takie same symbole. Ciekawe, kto komu zarąbał. Ale raczej to angielskie są symbole. To tylko Polacy są zdolni, żeby komuś coś podrąbać. Ale może się mylę. Nie będę oceniał, nie wiem. Moi drodzy, no tak jak widzicie, w tych grach nie ma nic. Także zdrapmy sobie jeszcze tutaj bonus game. No ale w bonus game mamy srebro, kuźwa. Srebro i jacht. Także no nie ma nic. Tak by było 20 funtów. No także trochę już by było. Prawie 100 zł. Moi drodzy, będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że miło wam się mnie oglądało. Ja przyznam szczerze, ja mam naprawdę trochę zdrapek jeszcze do zdrapania. Aż wam pokażę. I te zdrapki tak leżą, leżą. Zobaczcie. One leżą. Ja nawet nie wiem, czy... Niektóre już nie są wycofane, kurde. Bo ja już je mam naprawdę. No odkąd nie nagrywam, no to tak leżą sobie cały czas. Muszę zobaczyć, bo mam jeszcze jakieś tam inne schowki. Może nagram wam jakiś, nie wiem, miks z tego wszystkiego, co tam mi zostało i tyle. Kochani, będę się z wami żegnał. Dzięki raz jeszcze, że żeście do mnie wpadli. Miło mi, niesamowicie. No i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Miłego dnia. Hej, cześć, pa, pa.